Chyba nie ma na świecie takiej osoby, która nie chciałaby mieć pełnej swobody w poznawaniu nowych ludzi. A jednak mało kto robi w tym kierunku choćby jeden krok. Żeby z łatwością móc poznawać ludzi, warto ćwiczyć całościowo swoje umiejętności komunikacyjne, ale jeśli masz już je na w miarę przyzwoitym poziomie, to bardzo pomocna będzie wiedza na temat tego, jaką strukturę powinna mieć ciekawa rozmowa z nowo poznaną osobą. Bez względu na to, czy chcesz się z kimś zaprzyjaźnić, czy poderwać kogoś, kto wpadł ci w oko. Dlatego dzisiaj przedstawię ci kilka zasad, które sporo ułatwią. Wyobraź sobie, że Agata jedzie pociągiem i przysiada się do niej atrakcyjny mężczyzna – Łukasz. Oczywiście ona może liczyć na to, że on sam rozpocznie rozmowę. W końcu, jeśli jest prawdziwym facetem, to jest to jego obowiązek. Ale Łukasz, jak się okazuje, jest renegatem łamiącym zasady i o ten obowiązek nie dba. Kiedy siada obok Agaty, uśmiecha się tylko przyjaźnie i nic nie mówi. I w pewnym momencie w głowie Agaty, jak i mnóstwa innych ludzi w takiej sytuacji, rodzi się to odwieczne pytanie. Jak zagadać? Co powiedzieć, żeby zwrócić swoją uwagę i natychmiast zawrócić mu w głowie? I właściwie do końca nie wiem, dlaczego ludzie przykładają do tego tak dużą uwagę, bo to tak jakby się przejmować pierwszym ruchem w szachach i uważać go za najważniejszy. Tymczasem jeśli tylko nie wybełkoczesz czegoś w stylu co tak stoisz jak widły w gnoju, to wszystko inne będzie okej. Tekstów na rozpoczęcie znajomości będzie tyle, ile sytuacji, w której się znajdujesz, ale na początek dobrze jest zadać jakieś pytanie, na przykład powrót do domu po całym dniu pracy, zgadłam? Dlaczego warto na początku pytać? Bo w ten sposób otwierasz rozmowę, zwracasz swoją uwagę i kiedy słyszysz odpowiedź, to masz pewność, że tamta osoba cię słucha. Ale uważaj, żeby nie zadawać zbyt wielu pytań na samym początku, bo wtedy rozmowa może zacząć wyglądać jak przesłuchanie, a ta nowo poznana osoba jeszcze nic o tobie nie wie i na razie nie ma powodu do tego, żeby na wszystko ci odpowiadać. Dlatego najważniejszą zasadą po tym, jak już rozpoczniesz rozmowę, jest przeniesienie jej ciężaru na siebie poprzez ciągłe mówienie. W ten sposób pozwalasz się trochę lepiej poznać, dajesz przykład swojemu rozmówcy, że mówienie jest okej i zapobiegasz tej strasznej, drętwej ciszy. Dlatego na początku powinieneś przygotować się na to, że to ty mówisz przez 90% czasu, a twój rozmówca uzupełnia tylko pozostałe 10%. Ale im dłużej będziecie rozmawiać, tym bardziej on powinien się otwierać i coraz mocniej angażować w rozmowę. Dlatego po tym, jak Łukasz na pytania Agaty odpowie: tak, wracam, na szczęście to już weekend. Agata zamiast pytać o plany na weekend, powinna odpowiedzieć coś od siebie. Nawet jeśli Łukasz nie zadał jej żadnego pytania. Może powiedzieć o tym, skąd ona wraca i jakie ona ma plany na weekend i dopiero wtedy może zadać kolejne pytanie. Czasami rozmowa rozwinie się bardzo szybko i druga osoba natychmiast bardziej się zaangażuje. Innym razem może to potrwać trochę dłużej, na przykład dopiero wtedy, kiedy Agata poruszy temat, na którym Łukasz się doskonale zna i o którym lubi rozmawiać. Ale prowadząc ją w ten sposób, Agata znacznie zwiększa szansę na to, że ten dialog w ogóle się rozwinie. W trakcie rozmowy dobrze jest też się przedstawić, ale najczęściej nie warto tego robić od razu, tylko dopiero po jakimś czasie. Możesz sobie to zostawić jako wyjście awaryjne, kiedy nagle pojawi się pustka w głowie i przez moment nie będziesz wiedział, co powiedzieć. Wtedy wystarczy podać rękę i rzucić tekst. A tak w ogóle to Agata jestem, a ty? Jeśli uznasz, że osoba, którą poznałeś, jest ciekawa i chcesz ją jeszcze zobaczyć, to bardzo ważne jest, żeby pod koniec rozmowy zaproponować wymienienie się kontaktami. W tym celu wystarczy zapytać, jak cię znaleźć na Facebooku. Możesz też od razu zaproponować spotkanie w innym miejscu i czasie, a kiedy tamta osoba wyrazi zainteresowanie, dodaj tylko: okej, w takim razie zapisz mi swój numer telefonu, będziemy w kontakcie. Nie jest do końca ważne, na jakie tematy rozmawiacie, dużo bardziej liczy się to, w jaki sposób prowadzisz rozmowę, jak często żartujesz, kręcasz, droczysz się itd. Ale o tym powiem w kolejnych nagraniach tego mini kursu. Tak jak wspominałem, znajomość samej struktury rozmowy to nie wszystko. Warto cały czas trenować swoje umiejętności komunikacyjne, a w tym celu polecam swój 20-dniowy kurs flirtu i ciętej riposty. Tylko teraz, podczas trwania tego mini kursu, możesz zdobyć go z dużym rabatem, jeśli rozwiążesz zagadkę na stronie
zagadka.jakzdobywać.pl. Wejdź tam już teraz i spróbuj swoich szans. Do następnego razu. Robert Marchel.